Jorguś, jeżeś tu? Nigdy tego chopa nie ma, jak jest potrzebny. Jork, przyjdź bardzo do kuchni. Lina, Lina. Aleś mi powiedział dzisiaj o studno. Wrzesyś i wrzesyś, a przecież wiesz, że jak cięgi był coś ich do roboty. A to musa drzewa narąbać, a to musa królików narychtować. A to są twoje święte obowiązki, może być. A dzisiaj robisz co większego. Trzeba tak, wino z piwnicy przynieść, stołki poukładać, talerze poukładać, kawa zmelać, bo przecież dzisiaj są wyszkupki. Ena, jakie wyszkupki? Co ja wiem, to wyszkupki się robi, jak się całkiem pierze wyszkubie. A przecaj jest. Nie. Całkiem pierze nie jest wyszkubane. Opie, słuchaj, ja wczoraj na wieczór, jak wykończyli, pooglądała wszędzie. Na górze, w piwnicy, w sieni, w kumorze i nic nie ma. To znaczy, że my wszystko wyszkubamy. A każdy te pierze wziął. Ja wiem, ty za dużo wina wypił. Białe myszki, białe pierze. Nie. A kaj. Na fiśmie. Na fiśmie chyba źło głupio. No przecież w kumorze nie było placu, ty lata most klamorą, to Kajzek to miał zaś. To do na fiśla. Chopie, zawsze coś macisz. Idź do warto, przynieś te pierze, bo według mnie nic nie ma. Dobra. I się przewidziałem. Idę. Otóż no wiele tego jest. Dobra, miski, o! Pokoż, Wajtko! Idam za poleku, wiśmy. O, nie ma tego, biela! Ostok to tu i sobie. Weź w kielu odmiotły i pokrypaj na gimzdeka, to Marika sam przyjdzie i mi pomoże. Już porobię. Co to chcecie, że tak klupiecie? Co się stało? Mariko, kochanie, przyjdź do Wajtko, do mnie nie musisz prędko pomóc, bo widzisz, pierze jeszcze jest do wyszkubania. Ida, Zalowski, już zmarzam. A ty pomyl ta kawa, bo jest nam potrzebna, bo będzie dużo ludzi. Ja? Jarowski pomyla ta kawa? No się zaszykuję jeszcze i już się pyta po ta kawuśka. No to melej ta kawa. Aha, i po co woda na piec? No, Józef jest. To co to jest do zrobienia? Jeszcze jakieś pierze ostało. Patrz, ostało. Siadaj, zaraz wszystko ci powiem. Mój chłop, mądry jak zwykle, zaraz mi te pierze na piśmie. A trzeba dzisiaj to zrobić, bo o 6 przyjdą już szkubaczki. I mógł ci pomóc. Ja myślę, że mi pomożesz. Pomoga ci, pomoga. Bo czego się, bo sąsiadka. I to się trochę ogrzeja. Bo ten mój piec coś tak licho grzeje, a łokrok nie kopci. A ten mój Alus miał mi go przepracować. I wiesz, Edna, jak pracuje. Chyba te kufle z piwy. To grzej się warto, a pójdź mi będziesz pomagać. Już się grzeja fajnie, ten Jorguś nachajcował w tym piecu. Rytik fajnie, nie to co umie, ale już szkubiemy. Siadł droga. Jorguś, ta kawa pomelano! No i gody, co tam u ciebie słychać, a rób to wartko. Wiesz co, spotkałam ostatnio ta Klarka, wiesz kto rób Klarka? Aha, ta co koło masażu. No, tak i ona się tak trochę jutko, wiesz, ja się ją pytam. Słyszała Klarko, żeście się wzięli za hodowanie gęsi. A ona mi podobno, no ja, a ja się ją pytam, a wiele to ty gęsi czyniecie? A ona mi podobno, no, czysta gęsi, kaj to czyniecie te na gęsi? A ona mi podobno, no, czy stare i dziesięć młodych. Ja, to jest do nim podobne. Ale ja ci powiem, ty tak narzekasz na tego twojego chłopa, a wiesz, co mój wczoraj zrobił? Poszedł do Erwina na szafie. Odwiedło w nocy, jak przyszedł, a śmierdział gorzołą. Ja będę ty, Kaśny był na szachach. Ale ciebie gorzołą śmierdzi. A co, szachami mam śmierdzieć? Da ci moc. Powiem, z tymi chłopami czy światy. No ale kaj ten twój ok, powiedz mu. Poszedł po kawa. Mruła piec.